Witajcie! Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować przepis na galaretki warzywne. Są bardzo pyszne, też czasami musicie przyznać, że pięknie wyglądają. Takie galaretki mogą być ozdobą każdego wielkanocnego stołu, czy gdy robimy jakąś imprezę, czy dnia codziennego, bo jest ta galaretka bardzo fajna, smaczna, więc zapraszam Was do obejrzenia przepisu, subskrybowania mojego kanału, komentowania, lajkowania. Oto przepis. Składniki, które będą nam potrzebne, to oczywiście wywar warzywny. Jak się przygotowuje taki wywar warzywny, można zobaczyć na moim kanale. Zapraszam serdecznie do obejrzenia filmiku. Ja mam tutaj pół litra takiego wywaru warzywnego. Do tego 3 łyżeczki żelatyny. Jeśli ktoś nie używa żelatyny, może zastąpić na przykład agarem. Kukurydza. Groszek zielony, marchewka, tutaj mam pieczarki marynowane, korniszonki i jajko. Możemy również użyć inne warzywa, to już w zależności jaką galaretkę chcemy zrobić. Może być to kalafior, brokuł. A więc zabierajmy się do pracy. Najpierw rozpuszczam żelatynę. Odleję sobie trochę mojego wywaru. Następnie przelewam do całości wywaru. I dokładnie musimy wymieszać. Gdy wywar już dobrze wymieszaliśmy, możemy go odstawić. A teraz będziemy potrzebować jakieś naczynie, w którym chcemy zrobić nasze galaretki. Mogą to być szklane miseczki. Ja mam tutaj takie silikonowe kokilki. Ale mogą, tak jak mówiłam, mogą to być różne inne miseczki czy kubeczki. W zależności to, co mamy. Jajko pokroję sobie w plasterki. Na jajko posypiam kukurydzę. Możemy również robić takie kolorowe galaretki. To już w zależności, jak chcecie po prostu, aby one wyglądały. Dodaję po jednym korniszonku i wkładam pół pieczarki. Ja mam te pojemniczki takie małe, więc aby urozmaicić sobie tutaj, no to muszę troszeczkę podzielić. I na to
położę takie cienkie plasterki marchewki, takie warzywne galaretki są naprawdę bardzo dobre. Niedługo zrobię na moim kanale również galaretki inne, drobiowe na przykład. Ale polecam też wypróbować sobie taką warzywną, bo naprawdę jest bardzo smaczna, kolorowa. Fajnie wygląda na stole. Na przykład wielkanocnym. Troszkę chyba przesadziłam, a jeszcze chcę dołożyć groszek. Zobaczycie potem, jak wyciągnę, jakie one będą kolorowe. Że nawet bez mięsa, a są naprawdę smaczne i wzrokiem przyciągają każdego. No, myślę, że wystarczy. No i teraz wystarczy tylko zalać naszą żelatyną. Jedyny minus to jest chyba taki, no, że musimy to zrobić przynajmniej jeden dzień wcześniej, żeby ta żelatyna dobrze nam stwardniała. Musi być sztywna, więc to jest minus. I gotowe. Słuchajcie, teraz trzeba włożyć to do lodówki na parę godzin. Moje galaretki już są dobre. Mogę je sobie wyciągnąć. Zobaczcie, jak pięknie kolorowo wyglądają. Zapraszam Was do wypróbowania tego przepisu, komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. A takie galaretki myślę, że każdy z nas może zrobić i będą one ozdobą stołu wielkanocnego, jakiejś imprezy. Bo sami musicie przyznać, że są bardzo ładne. Proszę. Do zobaczenia w kolejnym moim filmiku.